Witam Cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Kolejne zadania z cyklu darmowych korepetycji, czyli jeżeli masz zadania, których nie umiesz rozwiązać, wyślij mi je na maila matematyka@gmail.com właśnie z tytułem darmowe korepetycje, a ja Ci rozwiążę i wyślę. I rozwiązanie wrzucę na YouTube'a. O. A co chodzi? No dzisiaj Kasper znowu napisał do mnie, chociaż nie wiem czy znowu, chyba po raz pierwszy możliwe, że proszę o rozwiązanie zadań otwartych na dziś wieczór, pilne. Po pierwsze tak, to nie zawsze będzie tak działało. Dzisiaj ci się Kasper udało, ponieważ mam jeszcze chwilę czasu i myślę, że te 5-6 zadań, które tam wrzuciłeś, spoko mogę nagrać, ponieważ mam na to czas. Ale czasami może się zdarzyć tak, pamiętajcie o tym, że jak wyślecie mi zadania, to nie zrobię je w ten sam dzień, tylko zrobię jakby na dzień później albo 2 dni później, tak? Jeżeli będę miał czas, zrobię to od razu, tak jak widzicie, raptem godzinę temu niecałą dostałem zadanie od Kacpra, więc je robimy, no i tyle, tak? Myślę, że to będzie. I tu się akurat udało, tak? Ale w innym przypadku mógłbym nie zrobić tego na wieczór. Nawet chyba w tamten weekend miałem taką sytuację, właśnie ktoś mi wysłał zadania. Ja w weekend akurat nie miałem czasu tego nagrać, no i później powiedział, że już mu to niepotrzebne po weekendzie. Także pamiętajcie o tym, że to nie zawsze tak będzie działało. Dobra. Oczywiście, jeżeli spodoba Ci się, w jaki sposób tłumaczę matematykę, śmiało możesz mi o tym napisać w komentarzach pod spodem. Jeżeli coś uważasz, że jest niehalo, też mi o tym napisz. Dobra. Bo się rozgaduje, a tu trzeba robić zadanie. Naszkicuj wykres funkcji danej wzorem f od x równa się minus 3 przez x, wiedząc, że dziedzinę tej funkcji jest zbiór wszystkich liczb nieparzystych z przedziału minus 7, 7. Wskaż na wykresie funkcji wszystkie punkty, których obie współrzędne są liczbami całkowitymi. Szczerze uważam to zadanie za jedno z prostszych zadań, chociaż oczywiście treść zadania może odstraszyć, ale jak sami zobaczycie, gdy wam rozszyfruję tą całą treść zadania, to wszystko będzie jasne. Oczywiście będziemy musieli sobie zrobić tabelkę w pewnym momencie i tu oczywiście będziemy wpisywać x, tu będziemy wpisywać y. Przy czym oczywiście y, tak, to jest inaczej ta nasza funkcja f od x. To może zrobimy tak, że napiszemy, że y, tak, równa się minus 3 przez x. Ok. No i teraz tak, najpierw dziedzina, tak? Co to jest ta dziedzina, tak? Dziedzina to inaczej są wszystkie x, w których funkcja istnieje. Czyli nasza dziedzina to jest tam, może nie tam, to będzie wykres, dziedzina. To będzie tak. Wiedząc, że dziedziną tej funkcji jest zbiór wszystkich liczb nieparzystych z przedziału od minus 7 do 7. Dobra, weźmy sobie jakąś liczbę nieparzystą z tego przedziału. No niech to będzie na przykład jedynka. Następną nieparzystą jest trójka. Następną nieparzystą jest piątka. Następną nieparzystą jest siódemka. Dalej już nie idziemy, więc tu możemy zamknąć. Ponieważ oczywiście te liczby jest zbiór liczb nieparzystych wszystkich liczb nieparzystych z przedziału. Tak, dobra. No i teraz co? Ponieważ oczywiście ten przedział też jest od minusa, to oczywiście liczby ujemne też są jakby nieparzystymi liczbami, tak? Czyli też możemy sobie wrzucić minus siódemkę, minus piątkę, minus trójkę, no i oczywiście minus jedynkę. Ok? Dobra. No i teraz co trzeba zrobić? No podstawiamy sobie te liczby tutaj do tabelki, czyli minus 7, minus 5, no i minus 3, minus 1, 1, 3, 5 i 7. No i co? Trzeba obliczyć, tak? Czyli podstawić. Jeżeli za x podstawię minus 7, a to może niebieskim, to ten x wyjdzie mi co? Minus 3 podzielić przez minus 7. To jest oczywiście 3 siódme. Minus 3 podzielić przez minus 5 to jest 3 piąte. Minus 3 podzielić przez minus 3 to jest 1. Minus 1 podzielić przez minus 3, sorry, minus 3 podzielić przez minus 1 to jest 3. No i teraz z jedynkami. Minus 3 przez 1 to jest minus 3. Minus 3 przez 3 to jest minus 1. Minus 3 przez 5 to jest minus 3 piąte. I minus 3 przez 7 to jest minus 3 siódme. Dobra. Wskaż na wykresie. Aha, naszkicuj wykres funkcji danej wzorem, wiedząc, że dziedziną. Dobra, no to teraz trzeba to naszkicować, tak? Mam nadzieję, że mi się tu jakoś ładnie to uda naszkicować. Mam nadzieję, że nie jest za mało. No to co? Zaznaczmy jakieś takie bardzo charakterystyczne punkty, czyli na przykład 1 minus 3. 1 na x, minus 3 na y, to jest gdzieś tutaj ten punkcik, tak? Teraz tu 3 minus 1, czyli 3 na x, minus 1, to jest gdzieś ten punkcik, tak? Tutaj.
5, 3, 7. No to 5, 3, 7 to będzie gdzieś tutaj. No i 7, 3, 7 to będzie gdzieś tutaj akurat na moim tym. Tak, bo tu jest oczywiście jedynka, trójka, piątka i tam gdzieś jest siódemka. Okay? I teraz mamy drugą stronę to samo, czyli mamy minus 1, 3, czyli minus 1, 3 to będzie gdzieś ten punkt. Minus 3, 1, czyli jest 1 na y, minus 3 na x, to jest gdzieś ten punkt. Później będzie ten, tak, to będzie punkt, kurczę. Minus 5, 3, 5, no i minus 7 to będzie gdzieś tutaj jeszcze niżej, tak? No bo oczywiście wykres takiej funkcji to jest funkcja wymierna, to jest tak zwana hiperbola, była tak i tak, ale oczywiście, ponieważ tam gdzieś są tylko te punkty, to wykres to są tylko te kropki. To żebyście czasem tego tutaj nie połączyli. Dobra, wskaż na wykresie funkcji wszystkie punkty, których obie współrzędne są liczbami całkowitymi. No to obie współrzędne, które są liczbami całkowitymi, może jakiś kolorek jest. To oczywiście liczba całkowita to jest taka liczba, która nie ma ułamków, nie ma pierwiastków, czyli to są te cztery punkty, czyli to jest ten punkt, ten punkt, ten punkt, no i oczywiście ten punkt. I koniec, i to kończy nasze zadanie. Jasne? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie mi o tym w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.